Dzień dobry Państwu, wszędzie wobec witam kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie 19 czerwca, witam w południe. Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem szybkich, sympatycznych lajwików, więc cóż, mam nadzieję, że się spodobało, bo ostatni materiał taki nietypowy, no jednak zrobił trochę oglądalności. Mam nadzieję, że to się jeszcze nie skończy, bo on jest uniwersalny, żeby nie było. A można się dowiedzieć o tym, jak wyglądają spółki operacyjne chociaż. A teraz przechodząc już do przygotowanych na dzień dzisiejszy newsów, zacznę od tego najciekawszego. Czy poleci głowa szefa rosyjskiej telewizji, który nie był przygotowany na to, że jakże prorosyjscy Gruzini podczas meczu z Turcją gremialnie zawołają, co myślą o Władimirze Władimirowiczu Putinie? Niestety rosyjska telewizja nie była na to przygotowana i cały wyraz trafił do rosyjskich kibiców. Cóż mogę powiedzieć? Mi się podobało, ale to nie moja wina. Niestety. Ale fajnie było. A jeżeli się będzie podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy na kanale opisany sposób. I wszystkim tym, którzy już kanał wspierają, bardzo serdecznie dziękuję, a tym, którzy tego jeszcze nie robią, zachęcam do tego, żeby zaczęli, bo uważam, że warto. A teraz przejdźmy ku informacji. To jest Mark Rutte, aktualnie premier Holandii i wygląda na to raczej już absolutnie pewny przyszły sekretarz generalny NATO. A to się stało dzięki porozumieniu z Orbanem. Holenderski premier zastąpi prawdopodobnie Jensa Stoltenberga po złożeniu obietnicy, że węgierskie siły zbrojne nie zostaną rozmieszczone na Ukrainie. No jest to przecież absurdalnie absurdalne wśród absurdalnych absurdów. No ale w ten sposób właśnie postępuje Orbanienko. Oczekuje się, że Mark Rutte, ustępujący premier, zostanie kolejnym szefem NATO, po tym jak przekonał premiera Węgier tą obietnicą. Viktor Orban uważa, że jest najbliższym, zresztą też o tym mówi i wszyscy tak uważają, najbliższym Rosji przywódcą wśród krajów NATO, ogłosił, że wycofał swoje zastrzeżenia po rozmowach z Rutte, co skłoniło obecnego sekretarza generalnego Stoltenberga do zadeklarowania, że proces selekcji zakończy się bardzo szybko. We wtorek po południu Orban napisał na Twitterze, że Węgry są gotowe poprzeć kandydaturę premiera Rutte'ego na sekretarza generalnego i opublikował list z zapewnieniem, który otrzymał od holenderskiego polityka wcześniej tego samego dnia. Jens Stoltenberg w sprawie wsparcia na Ukrainy był dosyć jednoznaczny. Mam nadzieję, że tutaj akurat Rutte nie będzie postępował inaczej. 57-letni holenderski przywódca dodał, że uszanuje zobowiązania podjęte wobec Węgier, pisząc w ewentualnej przyszłej o roli generalnego sekretarza NATO, że w pełni poprze ten wynik rozmów. Słowacja jako kolejny członek NATO, którego rząd jest postrzegany jako przychylny Rosji, również powiedziała we wtorek, że jest gotowa poprzeć Rutte. Peter Pellegrini, prezydent tego kraju po świeżym przejęciu obowiązków, powiedział na briefingu, że Republika Słowacka może sobie wyobrazić poparcie holenderskiego premiera jako szefa sojuszu. Czyli jeszcze nie w pełni i nie całkowicie, ale jednak. Sekretarze generalni NATO są wybierani w drodze konsensusu przez 32 członków sojuszu po tym, jak Węgry i Słowacja zadeklarowały poparcie dla Rutte, pozostała już tylko Rumunia. Prezydent tego kraju, Klaus Johannis, był konkurencyjnym kandydatem, ale nie uzyskał poparcia i członkowie sojuszu spodziewają się, że wkrótce się wycofa. Stoltenberg, który zwykle nigdy nie komentuje procesu selekcji, powiedział, że wysiłki zmierzające do zastąpienia go zostały prawie zakończone i powiedział to na konferencji prasowej po spotkaniu na szczycie z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem w Waszyngtonie. Stoltenberg, były premier Norwegii, został sekretarzem generalnym NATO w 2014 roku, a jego kadencja była wielokrotnie przedłużana po tym, jak sojuszowi nie udało się znaleźć następcy. Ale w tym roku, po tym jak Stoltenberg podkreślił, że nie może dłużej pozostać na stanowisku, Rutte zgłosił się i szybko zdobył poparcie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.
Rutte to centroprawicowy polityk, jest premierem Holandii od 14 lat, ale rok temu powiedział, że ustąpi ze stanowiska i oczekuje się, że zostanie zastąpiony wkrótce po przedłużających się negocjacjach koalicyjnych w celu utworzenia nowego holenderskiego rządu. Znany jako Teflon Mark ze swojej zdolności przetrwania, Rutte kontynuował również nauczanie nauk społecznych i wtedy został premierem, po tym jak wprowadził tego typu nauki do szkół, choć nie jest to jego największe osiągnięcie. W przyszłym miesiącu w Waszyngtonie odbędzie się doroczny szczyt NATO, w czasie gdy Ukraina oczekuje dalszej pomocy w obliczu ponownych ataków ze strony Rosji. Oczekuje się, że Rutte obejmie stanowisko szefa sojuszu po szczycie, na którym omówione zostaną sposoby zapewniania długoterminowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Oprócz znalezienia sposobów na pomoc Ukrainie, bez uzyskania przez ten kraj pełnoprawnego członkostwa, Rutte może mieć do czynienia z Donaldem Trumpem. Czyli niby republikańskim, ewentualnym prezydentem, ale na pewno pretendentem względem Joe Bidena do prezydentury USA. Trump wielokrotnie wyrażał sceptycyzm co do wartości sojuszu, a nawet rozważał próbę jego opuszczenia w związku ze skargami na poziom wydatków na obronę ze strony innych członków, ale jest to w prosty sposób decyzją prezydenta niemożliwe. Zadbali o to aktualni praworządcy i prawodawcy w Stanach. Na początku tego tygodnia Stoltenberg powiedział, że ponad 20 sojuszników wyda co najmniej 2% PKB na obronę, cel NATO pierwotnie ustalony w 2014 roku w porównaniu z 11 krajami 12 miesięcy temu. A więc są jakieś postępy. A w Australii, jak się okazuje, COVID-19 był czynnikiem, który wyzwolił całkiem spore dodatkowe zyski wielu, wielu koncernów. Nawet pojawiło się pojęcie tzw. zysków kryzysowych. Nowa analiza wykazała, że 500 największych australijskich firm zarobiło 98 miliardów dolarów na zyskach kryzysowych w związku z pandemią COVID-19 i wojną Rosji na Ukrainę. Według nowego raportu Oxfam Australia w latach 2022-2023 firmy takie jak Woolworths, Hancock Prospecting, National Australia Bank, AGL Energy i Harvey Norman osiągnęły miliardy dolarów zysków, ponad 20% powyżej średniej z lat 2018-2021. Oxfam obliczył te dodatkowe zyski, znane jako zyski kryzysowe, przy użyciu metodologii stosowanej przez Unię Europejską do określenia nadzwyczajnych zysków korporacji w ramach nadzwyczajnego środka podatkowego podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku. W ramach tego środka składki solidarnościowej Unia zwróciła się do przedsiębiorstw zajmujących się paliwami kopalnymi o zwrot co najmniej 33% podlegających opodatkowaniu nadwyżek zysków za lata budżetowe 2022-2023 na rzecz rządów, aby pomóc w finansowaniu przystępności cenowej energii i zaradzić niedoborom dostaw. W Australii w tym okresie firmy wydobywające rudę żelaza odpowiadały za zdecydowaną większość zysków kryzysowych, zgarniając 34 miliardy dolarów w 2022 roku i prawie 6 miliardów dolarów w 2023. Supermarkety i sklepy spożywcze osiągnęły w 2022 roku zyski w wysokości prawie 6 miliardów dolarów, z czego zdecydowaną większość zarobił sam Woolworths. Coles został wykluczony z analizy, ponieważ oddzielił się od swojej poprzedniej spółki macierzystej Wesfarmers w 2018 roku, ale Oxfam stwierdził, że firma wyraźnie skorzystała z warunków kryzysowych. Coles odnotował 5% wzrost całorocznego zysku do ponad 1 miliarda dolarów w 2023 roku. Sektor bankowy i usług finansowych również odniósł ogromne zyski z powodu inflacji wywołanej kryzysem, a sam NAB zarobił ponad miliard dolarów na kryzysie 2022 roku i 1,6 miliarda w roku 2023. Tymczasem AGL Energy zarobił ponad 400 milionów dolarów na kryzysie 2022 roku, a sprzedawca detaliczny Harvey Norman zarobił prawie 200 milionów dolarów. Oxfam wzywa rząd Australii do zbadania możliwości wprowadzenia podatku od zysków kryzysowych, który byłby wdrażany w czasach skrajnej niestabilności. Obliczono, że Australia mogłaby zebrać od 49 do 88 miliardów dolarów, gdyby w ciągu tych 2 lat wprowadzono podatek od zysków kryzysowych w wysokości od 50 do 90%. I tu jest chyba mokry sen wielu europejskich przywódców w tym momencie. Ileż dziur budżetowych by to załatało?
Pola tego samego sektora wydobycia rudy żelaza wyniósłby od 17 do 31 miliardów dolarów do publicznej kasy. Lynn Morgan, dyrektor naczelny Oxfam, powiedział, że Australia straciła okazję do stworzenia takiego systemu podczas pandemii. No, więc cóż, to może być nowy trend. W Szwajcarii z kolei tamtejszy Urząd Nadzoru Finansowego musiał ostatnio trochę popracować. Urząd nadzorujący, czyli FINMA, twierdzi, że bank HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, nie przeprowadził odpowiednich kontroli pod kątem dwóch relacji biznesowych wysokiego ryzyka. HSBC Private Bank Szwajcaria otrzymał zakaz przyjmowania nowych klientów wysokiego ryzyka do czasu zakończenia pełnego przeglądu swoich relacji biznesowych, o czym poinformowała FINMA. Organ nadzorczy stwierdził, że bank prowadził dwie relacje biznesowe wysokiego ryzyka, w których nie przeprowadził odpowiedniej kontroli pochodzenia, celu lub pochodzenia zaangażowanych aktywów. Wiele transakcji wysokiego ryzyka nie zostało wystarczająco wyjaśnionych i udokumentowanych, co uniemożliwiło ustalenie ich legalnego charakteru. Zostały one przeprowadzone w latach 2002-2015, a ich łączna wartość wyniosła ponad 300 milionów dolarów. Dokładnie to było 236 milionów funtów i 279 milionów euro. Fundusze, które pochodziły z instytucji rządowej, były transferowane z Libanu do Szwajcarii i zazwyczaj po krótkim czasie trafiały z powrotem na inne rachunki w Libanie. HSBC zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji. Powiedział, że przyjmujemy do wiadomości kwestię podniesienia przez FINMA tych spraw, które są historyczne. HSBC bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w tym przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych. FINMA, która wszczęła postępowanie egzekucyjne przeciwko HSBC w grudniu 2021 roku, stwierdziła, że bank naruszył swoje obowiązki w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. I to są konkretne zarzuty. Regulator stwierdził, że do czasu pełnego wdrożenia środków bank nie może nawiązywać żadnych nowych relacji biznesowych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Dodał, że bank współpracował z FINMA. Organ nadzorczy nakazał bankowi wykonanie przeglądu wszystkich relacji biznesowych wysokiego ryzyka. Bank musi również sprawdzić poprawność kategoryzacji ryzyka stwarzanego przez innych klientów. Agent audytu będzie monitorował wdrażanie tych środków na miejscu i składał raporty do firmy. Co znamienne, nie jest to bank Echt Suisse, czyli pierwotnie szwajcarski, który potem poszedł w świat. To jest bank, który ze świata do Szwajcarii przyszedł. Więc cóż, dobrze się na takim kimś pokazuje, że się prowadzi nadzór i regulacje, prawda? A skoro mamy cały czas rozgrzebany temat CPK, to co się dzieje? To swoją okazję wietrzą inne leżące w Polsce porty lotnicze. W moim przypadku jestem za, no co mam powiedzieć? To Wrocław przecież chodzi. A lotnisko we Wrocławiu czeka rozbudowa. PKO organizuje emisję obligacji. Emisję obligacji o wartości 550 milionów złotych zorganizuje dla portu lotniczego Wrocław Bank PKO. Okres spłaty obligacji ustalono do 2043 roku, a pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę. W opublikowanym we wtorek komunikacie wskazano, że umowa podpisana przez bank i port lotniczy Wrocław to kontynuacja programu opływającego na kwotę 230 milionów, a środki uzyskane z emisji obligacji w latach 2011-13 zostały przeznaczone m.in. na budowę nowego terminala, budowę płyty postojowej samolotów oraz realizację pozostałych płaszczyzn lotniskowych we Wrocławiu. Finansowanie zostało spłacone do końca ubiegłego roku. Nowa umowa zakłada emisję obligacji w taki sposób, by środki były przeznaczone na rozbudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury lotniska, w tym rozbudowę istniejącego terminala i strefy airside, zakup maszyn oraz wyposażenia lotniska. Cytowany w komunikacie prezes portu lotniczego jeszcze Cezary Pacamaj, bo za chwilę ma się to zmienić, w końcu sukces był w tej firmie, podkreślił, że władze spółki chcą maksymalizować możliwości operacyjne lotniska bez zapewnienia odpowiedniego finansowania. Cały proces inwestycyjny trwałby zdecydowanie dłużej. Dlatego taka, a nie inna decyzja o współpracy z bankiem. W komunikacie podano również, że uwzględniając najnowszą umowę z portem lotniczym Wrocław, bank PKO zorganizował dotychczas finansowanie 12 krajowych lotnisk na około 4 miliardy złotych. Do tej pory bank współpracował w szczególności
przy rozbudowie lotnisk w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Modlinie, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Krakowie i Szymanach na Mazurach. Więc cóż, niech będzie. Niech się wrocławski port lotniczy rozwija, skoro CPK jest, delikatnie mówiąc, w rozgardiaszu, by nie powiedzieć, że w poczekalni kryzysowej. A tymczasem Węgrzy tną stopy procentowe. Jest to co prawda najmniejsza obniżka spośród tych, które w ostatnim czasie wykonano, bo tylko 25 punktów bazowych, ale jednak w ten sposób schodzą do poziomu 7%. Skala obniżki była zgodna z rynkowym konsensusem. Była to zarazem pierwsza obniżka w tym cyklu tak niska. Na poprzednich posiedzeniach Węgierski Bank Centralny dokonywał cięć w wymiarze 50 lub więcej punktów bazowych. Na poprzednim majowym posiedzeniu zapadła decyzja właśnie o takiej 50. Jeszcze w marcu Madziarzy obniżyli stopy o 75 punktów bazowych. Więc historia tego jest jasna. Ale była to już 9. z rzędu obniżka stóp procentowych na Węgrzech. Wcześniej od września 2022 do października 2023 Bank Węgier utrzymywał główną stopę procentową na poziomie 13%, a więc na najwyższym w XXI wieku. Jeszcze wyższa była stopa procentowa jednodniowych kredytów, odpowiednik stopy lombardowej, którą w październiku 2022 w trybie awaryjnym wyniesiono do poziomu aż 25%. Był to ruch wymuszony wówczas przez gwałtowną deprecjację forinta i zmasowany odpływ kapitału zagranicznego. Majowa decyzja Węgier wpisuje się w trend łagodzenia polityki pieniężnej w krajach Europy Środkowej. Jako pierwszy na obniżki stóp procentowych decydował się swego czasu NBP. Na początku września RPP zszokowała rynek cięciem aż o 75 punktów bazowych, a w październiku kolejne 25. Większość ekonomistów uznała te decyzje za błędne lub przedwczesne. Po październiku RPP stóp już nie obniżała, a szef Adam Glapiński zadeklarował, że nie będzie tego robić do końca bieżącego roku. Z kolei czeski Bank Narodowy na pierwszą obniżkę o 25 punktów bazowych zdecydował się dopiero pod koniec grudnia ubiegłego roku. Drugie cięcie o 50 dokładając w lutym oraz trzecie w marcu tegoż roku też o tyle samo. Po tym jak na początku maja tego roku Bank Czech znów obniżył cenę pieniądza o 50 punktów bazowych, oprocentowanie korony wynosi 5,25%. Jest już niższe niż złotego 5,75%. Cięcia stóp nie zaczęli jeszcze Rumunii, gdzie od stycznia ubiegłego roku utrzymywana jest stawka w wysokości 7%. Do obniżek nie doszło także na Słowacji oraz w krajach bałtyckich, gdzie politykę monetarną ustala Europejski Bank Centralny. Obniżki kosztów kredytu na Węgrzech były możliwe dzięki silnemu spadkowi inflacji CPI, obserwowanemu w ostatnich miesiącach, ale w kwietniu inflacja nad balatonem podniosła się do prawie 3,7-3,8% względem 3,6% odnotowanych w marcu. W maju węgierska CPI przyspieszyła do 4%. Cel inflacyjny Banku Węgier wynosi 3% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy. Zatem Węgrzy w lutym osiągnęli swój cel, a Czesi zrobili to w lutym. Tam cel inflacyjny wynosi 2%. W Polsce inflację w celu banku centralnego zobaczyliśmy w marcu, gdy wyniosła ona 2%. Wciąż wyraźnie powyżej celu znajduje się inflacja w Rumunii, gdzie sięga ona niemal 6%. Więc cóż, sprawy są poważne. Przed wakacjami każda obniżka dobrze robi, no ale u nas ma jej jednak nie być. Ale kto pojedzie w niektóre bardziej południowe strony, ten ma szansę z tego skorzystać. Pojawiły się kolejne dane dotyczące zatrudnienia uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce. Poprzednio te dane podawały, że było to ponad 75%. W chwili obecnej Polski Instytut Ekonomiczny po dokonanych przez siebie badaniach stwierdził, że jest to poziom 62%. Z tego raportu, który jest tytułowany Co trzeci Polak zawyża liczbę cudzoziemców w Polsce? Fakty, mity i opinie, wynika, że ankietowani przez PIE mają nieprawdziwe wyobrażenie o liczbie przebywających w naszym kraju cudzoziemców oraz ich udziale w rynku pracy. Co trzeci Polak uważa, że jest ich ponad 3 miliony, a z wyliczeń PIE wynika, że jest to 2,5 miliona. Ankietowani najczęściej zaniżali też odsetek pracujących obcokrajowców.
Powołując się na dane ZUS, Instytut podał, że na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku do ubezpieczenia zgłoszonych było 1 138 tysięcy cudzoziemców, z czego 762 tysiące stanowili Ukraińcy. Jak dodano, w roku ubiegłym około 62% uchodźców wojennych pracowało w polskich firmach, uzupełniając luki na rynku pracy. Respondenci biorący udział w ankiecie PIE ocenili odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy na jedynie 25-50%. Według ekspertki PIE Katarzyny Dębkowskiej przyczyny zawyżania liczby cudzoziemców i zaniżania ich udziału w rynku pracy wynikają ze społecznych obaw o bezpieczeństwo i zachowanie tożsamości oraz obrony własnych interesów. Z badań PIE wynika, że ponad 1/4 badanych przedsiębiorstw zatrudnia lub zatrudniło cudzoziemców. Przeważają wśród nich duże firmy, 41%, natomiast w mikroprzedsiębiorstwach odsetek ten wynosi 13%. Zatrudnianie cudzoziemców częściej zgłaszały przedsiębiorstwa z branż: zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Najrzadziej na zatrudnianie obcokrajowców wskazywały przedsiębiorstwa usługowe oraz zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierającą. Większość przedsiębiorców badanych przez PIE stwierdziło, że nie ma dla nich znaczenia, z jakiego kraju pochodzi pracownik, o ile ma odpowiednie kwalifikacje. No cóż, dosyć zdrowe podejście. Tymczasem pojawia się hasło ubolewanie ze strony Niemiec po dosyć słynnej, nie no, na pewno słynnej sprawie z Osinowa Dolnego i podrzutki migrantów do Polski w sposób nieautoryzowany i, jak się okazało, nielegalny. Komendant Główny Straży Granicznej, generał dywizji Robert Bagan, rozmawiał z prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec, doktorem Dieterem Romanem. Poinformowała we wtorek Straż Graniczna. Chodzi o piątkowy incydent w Osinowie Dolnym, zachodniopomorskim. Niemiecka policja pozostawiła tam 5-osobową grupę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. Jak poinformowała we wtorek Straż Graniczna, szefowie obu służb potwierdzili, że działania funkcjonariuszy niemieckiej Policji Federalnej nie odpowiadały przyjętym procedurom. I co mi z tych procedur, skoro ktoś je miał w nosie, tak? Straż Graniczna podkreśliła, że dodatkowo Polska Straż i Policja Federalna Niemiec będą współpracowały nad rozwiązaniami w celu poprawy komunikacji. No tak, ale Grenzschutz to chyba nie jest to samo, co policja w Niemczech, prawda? Swoje stanowisko przedstawił oczywiście dyrektor Policji Federalnej Niemiec, no ale, jak napisał portal Heuna24, w piątek niemiecki radiowóz pojawił się w Osinowie Dolnym, z samochodu wysiadła rodzina migrantów. O incydencie poinformował portal jeden z jego czytelników. W poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził, że niemiecka policja zatrzymała cudzoziemców, których przewiozła na stronę polską i tam pozostawiła. O sprawie podczas wizyty w Berlinie ma rozmawiać szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że Polska Straż Graniczna natychmiast skontaktowała się ze swoimi odpowiednikami po stronie niemieckiej. Informacje te zostały potwierdzone. I cóż z tego? Aleksandra Fedorska, wtedy kiedy premier Tusk powiedział, że będzie rozmawiał o tym z Scholzem, tudzież że już rozmawiał, zadzwoniła jako płynno niemieckojęzyczna do biura prasowego kanclerza i okazało się, że tam nic nie wiedzieli o takiej rozmowie. Więc gdzieś tu są jakieś albo opóźnienia w najlepszym wypadku, albo przekłamania w tym trudniejszym wypadku. I jakby to powiedzieć, interwencja Aleksandry Fedorskiej, która jest znana z tego, że potrafi dzwonić bardzo namiętnie do niemieckich instytucji celem uzyskania informacji, no, zasiewa poważne ziarno wątpliwości, bym powiedział, i pozdrawiam koleżankę Aleksandrę. A oprócz tego Niemcy według danych, które sami ogłosili, przekroczyli symboliczny próg NATO, czyli rzekomo kraj wyda obiecane 2% PKB na obronność. Niemcy zgłosiły na to szacunkową wielkość wydatków na obronność w tym roku wynoszące ponad 90 miliardów euro. Suma ta odpowiada udziałowi w prognozowanym PKB kraju na poziomie 2,12, ale prognozowane, no cóż, tu bym zostawił cudzysłów mocny. A zatem Berlin przekroczy teoretyczny wymóg sojuszu dotyczący 2%. Tak ocenia to dziennik Die Welt. I jest to po raz pierwszy od dłuższego czasu. Przedtem było to 11 państw, które to spełniało, teraz jest to już 20. Według nowych danych oczekuje się, że 23 państwa osiągną w tym roku ten cel,
lub nawet go przekroczą, wliczył portal Die Welt. Aktualnymi liderami są Polska z wydatkami na obronność na poziomie 4,12 i Estonia 3,43. Na końcu rankingu znajdują się takie kraje jak Hiszpania, Słowenia i Luksemburg, które obecnie przeznaczają poniżej 1,3%, Belgia, Kanada 1,37, Włochy 1,49, Portugalia 1,55 i również nie osiągają celu NATO. Według najnowszych szacunków 32 państwa sojuszu wydadzą łącznie w tym roku na obronność około 1,5 biliona dolarów amerykańskich. Pomijając inflację i wahania kursów walut, odpowiadałoby to wzrostowi o prawie 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z tych danych, europejscy sojusznicy i Kanada osiągnęliby wzrost na poziomie nawet 18%. Mimo znacznych wzrostów wydatków ze strony Europejczyków, USA nadal będą inwestować w obronę około 968 miliardów dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wszystkie pozostałe państwa NATO razem wzięte i pozostaną absolutnym numerem jeden na arenie międzynarodowej. A w Niemczech, a konkretnie w Landzie Turyngia, podniosły się bardzo poważne głosy, że dochodzi tam do poważnego kryzysu demokracji. Za takim kryzysem w Niemczech może stać tylko jedno środowisko. No i tak właśnie jest w opisie dziennikarzy. Przedstawiciele między innymi środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego ostrzegają przed rosnącym wpływem sił antydemokratycznych w niemieckim Landzie Związkowym Turyngia. Ta część kraju zmierza w kierunku kryzysu demokracji. I zostało to ogłoszone i ostrzegano w ten sposób podczas publikacji raportu Sytuacja w Turingii 2023, co zrobiono w Erfurcie. Publikacja ta jest wydana przez naukowców i ośrodki doradcze Turingii od 2020 roku i dokumentuje wydarzenia zagrażające demokracji. Tak wyjaśnia portal niemiecki Tagesschau. Turingia zmierza w kierunku kryzysu i alarmują o tym różnego rodzaju organizacje. Wzrost znaczenia alternatywy dla Niemiec ma w tym swój potężny udział, bo ona jest kluczową siłą napędową wzrostu prawicowo-populistycznych tendencji ekstremistycznych, a także ekstremistycznych, a także liczby incydentów o charakterze zdecydowanie takim, jakie nie są mile widziane w Europie. Obserwatorzy z niepokojem stwierdzili radykalizację postaw uczestników demonstracji, a podczas każdej ostatniej kampanii wyborczej było to widać bardzo mocno. Sondaż poparcia dla partii w Turyngii wykazuje, że AfD Hekego cieszy się tam poparciem rzędu 28%, a BSW Sary Wagenknecht 21%. Chadecka CDU ma 23%, partia lewicy premiera Bodo Ramelowa uzyskała 11%, podczas gdy SPD znajduje się daleko w tyle z 7-procentowym poparciem. Razem AfD i BSW osiągnęłyby 49% i mogłyby stanowić większość deputowanych w parlamencie kraju związkowego. Czyli rzeczywiście sprawa w Turingii jest bardzo poważna. A propos z kolei spraw europejsko-chińskich. Cła na auta elektryczne z Chin mogą nie pomóc, bo świat nigdy nie widział przemysłu tej wielkości, co obecnie mają Chiny, jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Chiński sektor motoryzacyjny w coraz większym stopniu wzbudza wściekłość wśród światowych producentów samochodów i polityków. Nic dziwnego, bo świat nigdy nie widział tak wielkiego przemysłu i tej skali. Na początku lat 80. chiński przemysł prawie nie istniał. Obecnie jest w stanie wyprodukować około 40 milionów pojazdów rocznie, co wystarczy na zaopatrzenie połowy świata. Według Dan Insights, firmy monitorującej rynek motoryzacyjny w Chinach i innych krajach azjatyckich, w ubiegłym roku na krajowym chińskim rynku sprzedano jedynie 25 milionów samochodów. Dlatego, aby rozładować nadwyżkę produkcji, Chiny coraz częściej decydują się na eksport. Według dyrektora generalnego Dan Insight, Michaela Dana, w zeszłym roku Chiny wyeksportowały samochody do ponad 100 krajów. Kilka marek, które są już związane z Chinami, też w tym wszystkim pomaga. Jak podał CNBC Dan i inni eksperci twierdzą, że to tylko kwestia czasu, zanim samochody chińskiej marki pojawią się w USA. Kilka marek, takich jak Volvo i jej spółka zależna Polestar, jest już własnością chińskiej firmy Geely, mimo że marki te mają siedzibę w Szwecji. Cytowany przez CNBC Dan nazywa chiński przemysł motoryzacyjny wielką godzilą. Świat nigdy nie widział takiego przemysłu. Cła mają powstrzymać napływ chińskich aut, ale czy to już nie jest za późno, albo czy te cła jednak nie są za małe
zakres podaje od 17 do 38% w Unii Europejskiej. Za miesiąc mogą zacząć obowiązywać. Badania wskazują, że duża część amerykańskich klientów, zwłaszcza młodszych, chętnie kupiłaby chiński samochód, pomimo powszechnych obaw dotyczących prywatności. Jednak nie wszyscy Amerykanie podzielają ten entuzjazm. W zeszłym miesiącu prezydent Biden wprowadził sztywne cła na chińskie pojazdy elektryczne. Dodatkowe taryfy celne skutecznie podwoiły cenę katalogową chińskich aut, która bez dodatkowej opłaty mogłaby kosztować tylko 11,5 tysięcy dolarów w przypadku najtańszych modeli. Podobne stanowisko ma Unia, która wprowadziła ostatnio te cła. No ale poziom 17 i 38 to nie jest aż tak wysoko jak w Stanach. Administracja Bidena, podobnie jak Komisja Europejska, twierdzi, że chińskie firmy skorzystały na nieuczciwym wsparciu rządu, a import chińskich elektryków zagraża rodzimym inwestycjom w pojazdy elektryczne. Jednak niektórzy producenci, w tym na przykład Tesla, mają dziwne do tego wszystkiego podejście. Tesla, przyznajmy się, znaczy, albo raczej przyznajmy to otwarcie, jest uzależniona od dostaw komponentów z Chin, więc musi lawirować. I tutaj niestety wypowiedzi są różne, ale Elon Musk zachowuje się dziwnie. Niemieckie firmy mają nieco bardziej pozytywne nastawienie do Chin niż te amerykańskie jednak. Z badania Niemieckiej Izby Handlowej wynika, że 3/4 niemieckich firm w Chinach zgłosiło nadwyżkę mocy produkcyjnych w swoich branżach, a 20% stwierdziło, że jest ona znaczna. Badanie wykazało również, że niemieckie firmy mają nieco bardziej pozytywne nastawienie do Chin w porównaniu z rokiem ubiegłym. No cóż, to ja w takim razie życzę, żeby ich dopadła historia. Skoro wy tak, to niech wam historia pokaże. Tymczasem trzeba zwrócić mocną uwagę na wszystkich na Bałtyk. Teoretycznie mówimy już, że to wewnętrzne jezioro NATO, ale Rosja nie odpuszcza i są poważne obawy, że może dojść do poważnego kryzysu w rejonie Morza Bałtyckiego, bo Putin nie chce przyjąć do wiadomości tego, że praktycznie 90% Bałtyku jest przeciwko niemu. Na Bałtyku już wkrótce może dojść do prawdziwej próby sił między Rosją i NATO i obydwie strony wyraźnie prężą muskuły. Rosjanie dwoją się i troją, powtarzając prowokacje, a w odpowiedzi NATO organizuje wielkie manewry. Ostateczny ruch chce wykonać Dania. I tutaj były szef BBM-u, generał Koziej, rozwija te myśli, ale ja powiem takie coś. Z ostatniego tygodnia dosyć popularny mój tweet, kiedy mnie spytano, co można zrobić, jeżeli Rosjanie rzeczywiście zaczną zestrzeliwać drony krajów NATO w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. I wymieniłem między innymi, nie używając słowa blokada, ale że można w taki sposób pokierować czynnościami w cieśninach duńskich, żeby zamknąć je skutecznie dla statków i okrętów rosyjskich, bo zagrożenie minowe minami z II wojny światowej, ekologia, konieczność przeprowadzenia tam trałowania w związku z zagrożeniem dla wszystkich statków, bo niestety ograniczenie żeglugi, statki z krajów natowskich, nie wiem, formowane nawet w konwoje, wzmocnione przez jednostki odpowiednie, a Polska ma teraz kilka niszczycieli min, których mogłaby do tego użyć. I w ten sposób można by było sobie z tym poradzić, zamykając rosyjski eksport ropy z portów bałtyckich. A generał Koziej napisał o tym, bo Dania właśnie ogłosiła, że takie coś chodzi jej po głowie. Nie łamiąc prawa międzynarodowego ani konwencji o prawie morza, dużo jednak można. Na ten temat polemizował ze mną mocno jeden prawnik, więc czekam teraz na potwierdzenie, kiedy ja będę mógł z innym prawnikiem, specjalistą od prawa morza, na ten temat porozmawiać. Generał Koziej widzi dziwne podobieństwo do tego, co przed 2014 rokiem i aneksją Krymu działo się na Morzu Czarnym. Spokojny Bałtyk, który dla wielu Polaków staje się wkrótce celem wakacyjnych wypraw, z dnia na dzień staje się też miejscem coraz bardziej bezwzględnej rywalizacji militarnej. Rosjan jest nad Bałtykiem pełno, zwłaszcza w przestrzeni powietrznej. Aż 20 rosyjskich samolotów, które nie chciały podać się ostatniej identyfikacji, było, że tak powiem, przepłoszonych z przestrzeni powietrznej. Bałtyk jest dla Rosjan ważny, dlatego że utracili na nim bardzo wygodne położenie. Z chwilą wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO w zasadzie Bałtyk dla nich został prawie że zamknięty.
Niepokój Rosjan wzmógł się w ostatnich tygodniach, kiedy to NATO rozpoczęło na Bałtyku wielkie ćwiczenia Baltops 24, w których udział bierze 20 członków sojuszu. Ponad 50 okrętów, 45 samolotów i blisko 9 tysięcy żołnierzy. I chociaż przestrzeń powietrzna cały czas patrolowana jest przez samoloty zwiadowcze NATO, Rosjanie nie zamierzają odpuścić i za wszelką cenę chcą pokazać, że mają coś do powiedzenia na Bałtyku. Bo rządzić to oni już tam na pewno nie rządzą, ale że mają coś do powiedzenia. Dla nich odzyskanie jakiejś formy kontroli w rejonie Bałtyku staje się powoli takim priorytetem strategicznym, ideę fix, jak kiedyś było zajęcie Krymu. Co w związku z tym proponują państwa bałtyckie? I tu najbardziej radykalna staje się Dania, która postanowiła, popierana od razu przez Wielką Brytanię, zaznaczę, bo ich szef MSZ-u David Cameron też powiedział, zapolować na flotę rosyjskich tankowców Widm, które od wielu miesięcy są przyczyną alarmu ekologicznego w Danii. Mianem tych widm określa się stare, zdezelowane rosyjskie tankowce, które pływając pod obcą banderą transportują po świecie ropę naftową, na której sprzedaż państwa Zachodu nałożyły sankcje. Jak ujawnił minister spraw zagranicznych Danii Anders Locke Rasmussen, jego kraj zebrał grupę sojuszników w celu opracowania nowych sposobów na powstrzymanie floty widm na Bałtyku. Nie doprecyzowano co prawda szczegółów, w jaki sposób Zachód mógłby dotkliwie uderzyć w rosyjską flotę widmo, ale w ocenie generała Kozieja są pewne sposoby. Gdyby NATO zechciało zablokować w jakiś sposób cieśniny duńskie, co nie jest łatwą sprawą, bo w grę wchodzi na przykład prawo międzynarodowe, morskie, ale zapewne gdyby Rosja dawała istotne preteksty, można zrobić w nich manewry, ćwiczenia albo podejrzewać, że są zaminowane. No przecież ja to wszystko powiedziałem i odsądzono mnie od czci i wiary. Teraz mówi to samo generał Koziej, który z poziomem strategicznym jak najbardziej miał i ma do czynienia, tak? Gdyby doszło do takiej sytuacji, należałoby się spodziewać, że Rosja nie pozostanie bezczynna i w jakiś sposób będzie chciała odpowiedzieć. Generał jednak uspokaja, że gdzie jak gdzie, ale na Bałtyku nie ma wielkich możliwości. Wszystko w temacie. Pozdrawiam pana komandora. Tymczasem Australia stoi u progu pewnej istotnej transformacji, bo stan Queensland może stać się centrum australijskiej energetyki jądrowej w ramach nowego planu energetycznego rządzącej w Australii koalicji. Rozważane są istniejące elektrownie węglowe w tym stanie wraz z Doliną Hunter w Nowej Południowej Walii i Port Augusta w Australii Południowej. Queensland ma szansę stać się stolicą energetyki jądrowej w ramach proponowanego przez koalicję planu energetycznego, a spekuluje się, że może być domem dla nawet dwóch reaktorów w planie energetycznym opozycji. Posłowie koalicji dowiedzą się o planach nuklearnych swojej partii niemal w tym samym czasie co wyborcy, ponieważ Peter Dutton próbował powstrzymać przecieki na ten temat jednej z jego charakterystycznych polityk wyborczych. Plan, który trafił do gabinetu cieni w nocy i zostanie zaprezentowany na wspólnej telekonferencji w sali partyjnej o 8:30 rano, to powinno już być dzisiaj, był trzymany w tajemnicy, a większość posłów została zaskoczona nagłym ogłoszeniem. Australijska gazeta zajmująca się tematyką poinformowała, że reaktory będą własnością wspólnoty narodów w podobnej strukturze do programu Snowy Hydro 2.0. Chodzi o to, aby Australia odeszła od elektrowni węglowych, uciążliwych, przeszła na bezemisyjne technologie nuklearne, właśnie takie, i da się to zrobić. Czyli w tym momencie tam jest to kwestią interesu państwowego w grze pomiędzy poszczególnymi partiami, między władzą i opozycją. I chyba tak jest lepiej, bo u nas jakoś właśnie się dowiedzieliśmy, że podobno państwowe instytucje poinformowały grupę kapitałową pana Solorza, że wycofują się ze współpracy przy elektrowni, którą miał budować on wraz z Koreańczykami. Od takie coś na sam koniec. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze serwisy informacyjne na kanale Kapitan Lisowski. Jeżeli będzie coś innego ciekawego, zobaczymy się we Flashu, bo nie tylko rano one się mogą zdarzyć. Jeśli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób. A wszystkim tym, którzy już wspierają, pomagają kanałowi, bardzo serdecznie za to dziękuję i odliczamy godziny do spotkania w szerszym gronie w ten weekend. Przemik wobec, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.